Dzień dobry. Tak więc witam Cię w kolejnym odcinku mojego vloga. Godzina i pogoda nie rozpieszczają, ale mam dziś dla Ciebie całkiem ciekawy temat. Jednak zanim to, czas na poranny trening. To się mówi, jaka forma, taki trening, ale jedziemy do biura i tam też sobie pogadamy. A więc jakie jest to idealne stanowisko pracy w IT dla mnie? Oczywiście jest to stanowisko, na jakim ja pracuję i nie mam tutaj na myśli stanowiska stricte w swojej firmie jako, powiedzmy, pozycji takiej szufladki. Bardziej chodzi mi o rolę, jaką na aktualnym etapie swojej kariery pełnię, a jest to rola inżyniera wsparcia sprzedaży, inaczej zwana pre-salesa, architekta czasami lub konsultanta. Oczywiście nie chciałbym tutaj w żaden sposób się przechwalać czy wystawiać sobie jakieś laurki. Bardziej chodzi mi o to, żeby przybliżyć, na czym praca pre-salesa polega, na czym moje codzienne obowiązki mniej więcej wyglądają i z czym to się w ogóle je. A więc co w tym takiego fajnego? Dla mnie przede wszystkim taką bardzo dużą wartością jest ciągły kontakt z nowymi technologiami. W zasadzie jest to podstawowe kryterium, jeżeli chodzi o pracę inżyniera wsparcia sprzedaży, inżyniera w ogóle, jeżeli chodzi o IT. Jest to taki z jednej strony przymus, z drugiej strony plus. Ta ciągła nauka, bo wiemy, jak te technologie się zmieniają. Drugim takim benefitem dla mnie jest to, że mogę bazować na swoim wieloletnim już teraz doświadczeniu. To jest fajne uczucie, gdy możesz w swojej pracy wykorzystywać rzeczy, których nauczyliśmy się kilka lat temu. Daje to poczucie takiego spełnienia, takiego sensu tego, że to, co robiliśmy przez lata, dzisiaj możemy wykorzystywać. Kolejnym benefitem jest możliwość pracy z ludźmi, przede wszystkim z klientami. Niektórzy tego nie lubią, niektórzy to bardzo lubią. Ja na przykład nie mam z tym żadnego problemu. Lubię kontakt z ludźmi, lubię jeździć do klientów, rozmawiać z nimi, poznawać ich potrzeby, przedstawiać im swój punkt widzenia na ich problemy, a przede wszystkim znajdywać dla nich rozwiązanie. Dla mnie również ciekawym doświadczeniem za każdym razem jest to, gdy mam możliwość uczenia innych. Czy to na dedykowanych szkoleniach, czy na konferencjach, czy czasami móc nauczyć czegoś młodszych kolegów. Dzisiaj również praca pre-salesa w dużej mierze polega na jeżdżeniu, na wyjazdach, na delegacjach. Ja osobiście bardzo lubię podróżować, co już zauważyłeś pewnie z pierwszego vloga, więc dla mnie to jest również ogromny benefit, jeżeli chodzi o pracę pre-salesa, te wyjazdy. Oczywiście nie za często, natomiast jeżeli one od czasu do czasu się zdarzają, ja nie mam z tym żadnego problemu. Nie wyobrażam sobie również pre-salesa, który nie posiadałby ani nie rozwijałby swoich umiejętności w zakresie sprzedaży czy marketingu. Dzisiaj jest to wręcz niezbędne. Poruszanie się, jeżeli chodzi o marketing, sprawnie w social mediach, umiejętność zarówno znajdywania informacji o produktach, jak przede wszystkim promowanie produktów lub usług swojego pracodawcy. A jeżeli chodzi o sprzedaż, no to tu również te aspekty. My oczywiście, inżynierowie nie muszą być handlowcami, nie zabieramy chleba naszym kolegom, natomiast podstawowe umiejętności negocjacyjne, a przede wszystkim umiejętności opowiedzenia o technologii w sposób zrozumiały dla klienta i druga rzecz, pozyskanie niezbędnych dla nas, dla naszego przyszłego projektu informacji od klienta, zbudowanie fajnej atmosfery na spotkaniu. To są umiejętności, które ja oceniam również jako bardzo ważne właśnie w pracy inżyniera wsparcia sprzedaży.
Żeby z kolei nie było tak pięknie i zajebiście i cukierkowo, no to są też pewne, może nie minusy, ale wymagania. Przede wszystkim praca na stanowisku pre-salesa wymaga doświadczenia właśnie inżynierskiego. Nie wyobrażam sobie dobrego, podkreślam dobrego, pre-salesa bez intuicji inżynierskiej. Ponieważ przy budowaniu, przy projektowaniu rozwiązań, przy doborze rozwiązań dla naszych klientów, to doświadczenie, ten background inżynierski bardzo pomaga w tym, aby sprawnie, a przede wszystkim skutecznie i optymalnie dla klienta zbudować to rozwiązanie lub przynajmniej na tym wysokim poziomie, który często na tych pierwszych rozmowach się pojawia. Także jeżeli ktoś nie lubi kontaktu z ludźmi lub nie ma cierpliwości do innych ludzi, no to też będzie mu trudno. Raczej nie odnajdzie się w tej roli. To nie jest stanowisko, zdecydowanie nie jest to stanowisko dla introwertyków. Raczej przeciwnie, jest to stanowisko dla ludzi otwartych, dla ludzi z charyzmą, dla ludzi z charakterem, z humorem, bo pomaga to w spotkaniach z klientami czy w kontaktach z innymi, z producentami, z dystrybutorami. Ta otwartość na ludzi jest przydatna. A więc to tyle na dziś. Niestety muszę lecieć do ortodontki na wymianę tutaj tych łuków w aparacie. Gdyby się tak zdarzyło, że nie będzie kolejnego odcinka vloga, to znaczy, że pani ortodontka oglądała poprzedni i postanowiła zawiązać, nie wiem, i to może na kokardkę, żebym już więcej nic do kamery nie gadał. Także cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku mojego vloga.